Już wiadomo, że nie odbędzie się sylwestrowa zabawa pod chmurką, podczas której mieszkańcy mogliby wspólnie przywitać nowy rok. Odwołana została także miejska wigilia, która od lat odbywała się na kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Zrezygnowano również z jarmarku. Trwają natomiast przygotowania do corocznej akcji Gorzów blisko świąt, która zostanie zorganizowana, ale w mocno okrojonej formie. Właśnie trwają rozmowy, ustalenia pomiędzy instytucjami kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a także tutaj w Urzędzie Wydziałem Kultury, Biurem Prezydenta Miasta, Wydziałem Promocji. Ustalenia dotyczą kalendarza działań w ramach akcji Gorzów blisko świąt, bo zdecydowanie taka akcja będzie i ten plakat, który pojawia się na początku grudnia co roku, również się pojawi. Będziemy proponować mieszkańcom inne działania, między innymi takie w sieci, bo do takich też zdążyli się już przygotować, ale myślę, że nie tylko, również postaramy się, żeby w okolicznościach bezpiecznych, również ta przestrzeń na Starym Rynku była zagospodarowana w sposób wyjątkowy. O szczegółach oczywiście będziemy informować bliżej grudnia, czyli pod koniec listopada. Myślę, że ten program świąteczny Gorzów blisko świąt będzie gotowy. I tak jak wspomniałam, większość działań będzie przeniesiona do sieci, do świata wirtualnego. Natomiast część działań będziemy chcieli mieszkańcom zaproponować przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Mimo braku większości grudniowych wydarzeń, mieszkańcy będą mogli poczuć świąteczną atmosferę na gorzowskich ulicach. To za sprawą świetlnych dekoracji, które pojawią się w przestrzeni miasta. Tak jak co roku od 6 grudnia place miejskie, ulice będą ozdabiały świecące łańcuchy, elementy dodatkowe jak Święty Mikołaj, domek Świętego Mikołaja, sanie, choinki. To wszystko będzie pojawiało się w przestrzeni miejskiej, w tych centralnych punktach i tutaj mam na myśli Stary Rynek. Tutaj będzie również ogromna choinka, żywa choinka, a także Plac Nieznanego Żołnierza, czyli popularny kwadrat. Tam też często gromadzili się mieszkańcy, żeby podziwiać to oświetlenie, a także wzdłuż ulic standardowo już Stary Most, ulica Grobla, ulica Sikorskiego, ulica Chrobrego. Tam też te elementy świetlne będą się pojawiać, także zdecydowanie jeśli chodzi o ten element świąteczny, on zostaje stały. Świąteczne iluminacje będą działać do połowy stycznia.